Naszą rozmowę rozpoczynamy od zagrożeń w okresie jesienno-zimowym. Mowa tutaj m.in. o sezonie grzewczym. Czy w naszym regionie ten sezon już się rozpoczął? Dzień dobry Państwu, witam Panie Redaktorze. Oczywiście sezon rozpoczął się, ale też chciałem na samym początku właśnie przytoczyć przykład ilości zdarzeń, bo naprawdę jest rosnąca z roku na rok, widzimy, jest coraz więcej. Także jeżeli chodzi o tlenek węgla, w 2020 roku całym mieliśmy 29 zdarzeń. W tym roku, od początku roku do dnia wczorajszego, mieliśmy już również 29, także widać wzrost. Jeżeli chodzi o pożary sadzy w przewodach kominowych, w tamtym roku mieliśmy w całym roku 2020 59 zdarzeń, w tym roku już 55, także widać, jak to przybywa nam z roku na rok. Także przypominam właścicielom obiektów, zarządcom, użytkownikom obiektów o konieczności dokonywania przeglądów kominowych. Jeżeli chodzi o kominy opalane, należy je czyścić. Także pamiętajcie Państwo, że może dojść do pożaru sadzy, a co za tym idzie, rozsadza przewód kominowy, może dojść do pożaru i strawić nam cały dobytek naszego życia. Podpowiadając nieco naszym mieszkańcom, jak stwierdzić, że w naszym kominie pali się sadza i kiedy wezwać straż pożarną w takim wypadku? No najlepiej, tak jak powiedziałem, nie dopuścić do pożaru sadzy, czyli dokonywać okresowych przeglądów, a jeżeli już dojdzie do pożaru, będziemy mieli gorący komin, najczęściej jest bardzo duży ilość wyrzucanych iskier, ognia z komina, także już wtedy jest widać, że jest pożar sadzy kominowej. Najlepiej wtedy pozamykać piec, żeby nie doprowadzać powietrza, troszeczkę nam się przydusi, jeżeli nie ma możliwości samemu ugasić, no to wiadomo, powiadamiamy straż pożarną. Chciałem tylko przypomnieć, że od wczoraj jesteśmy już przełączeni, nasz numer 998 przełączony został na 112, odbiera to zgłoszenie operator w Szczecinie. Oczywiście jak Państwo będziecie dzwonić na 998, to przekieruje Was na 112, także nie ma co się obawiać, tylko wybierać ten czy ten numer, a na pewno dodzwonicie się do operatora. Wracając do zdarzeń związanych z ulatnianiem się cichego zabójcy, czyli tlenku węgla. Dlaczego warto posiadać czujniki tlenku węgla i co zrobić, gdy taka czujka załączy się w naszym mieszkaniu? Tak jak tu słusznie pan redaktor podkreślił, jest to bardzo podstępny gaz. On jest niewidoczny, niewyczuwalny i nie słychać. Także potocznie go nazywamy cichym zabójcą. Ten gaz jest na tyle niedobry, że nie wybiera, czy to jest osoba dorosła, czy dziecko, zabija, jeżeli ma możliwość. To jest tylko uśpiony, cichy zabójca, tak jak określamy go. Także pamiętajmy, tlenek węgla powstaje z produktów niedopełna spalonych. Nie ma tu jakiegoś wytłumaczenia, czy to palimy gazem, czy paliwem ciekłym, czy stałym. Jeżeli za mało doprowadzimy powietrza, nie dojdzie do pełnego spalania, oczywiście nie przewietrzy nam pomieszczeń i wtedy powstaje tlenek węgla, który może nam zaszkodzić. Pamiętajmy o tym, również o doprowadzaniu właśnie, tak jak powiedziałem, powietrza. Uchylajmy okna, jeżeli korzystamy z piecyków gazowych, puszczamy wodę, przewietrzmy to pomieszczenie, a naprawdę nic nam się nie stanie, nawet przy mrozach nic nie będzie. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, zalecamy montaż urządzeń, czyli czujki tlenku węgla. Ten przykład, który podaję, jest o tyle dobrze, że jest na wyświetlaczu. Od razu widać, czy jest zawartość tlenku węgla, czy nie. Jeżeli to urządzenie wykryje tam progi, jak dobrze pamiętam, 40 ppm, załączy się to urządzenie, wtedy powiadamiamy straż pożarną, opuszczamy to pomieszczenie, ewentualnie można przewietrzyć i wtedy samo to, jeżeli jest mała oczywiście zawartość tlenku węgla, ale lepiej jest powiadomić nas, przyjedziemy, sprawdzimy swoimi urządzeniami, bo czasami może dojść do takiej sytuacji, że nie będziemy korzystać z piecyków, piecy oczywiście, a może się załączyć czujka. Tu też chciałem Państwa uczulić, że to może przejść przewodem wentylacyjnym od sąsiadów. Jeżeli, mówię, załączy się czujka, dzwonimy na straż pożarną, ale też chciałem przypomnieć z doświadczenia, bo często jeździmy, może nie aż tak często, ale jeździmy również, mamy zgłoszenie o tlenku węgla, a okazuje się, że to tylko były słabe baterie, bo to urządzenie, jeżeli już będzie słaba bateria,
zacznie nam dawać sygnał. Ale to są charakterystyczne, co jakiś czas odezwie się to urządzenie. A jeżeli chodzi, jeżeli wyczuje tlenek węgla, załączy się, jest tak przeraźliwy dźwięk, że na pewno usłyszymy, nawet jeżeli będziemy spali. Tutaj widać, wyświetli nam się jakaś zawartość tlenku węgla i jest to do określenia.